Witajcie już w drugim odcinku serii Łączy Nas Biznes. Kręcimy serię pilotażowych materiałów, w których chcemy dzielić się z Wami naszymi doświadczeniami biznesowymi, wiedzą, którą mamy, narzędziami, z których korzystamy w rozwoju biznesu, w zarządzaniu biznesem, ale nie tylko tymi takimi technicznymi, ale też tymi wszystkimi mentalnymi, prawda? Dzisiaj mamy kilka doświadczeń z minionego tygodnia, z którymi również chcemy się z Wami podzielić, więc witamy Was bardzo serdecznie. Jacek Orzeł i Michał Janiszek. Jacku, czym chciałbyś się podzielić z naszymi widzami? Zastanawiałem się, co jest moim takim doświadczeniem z minionego tygodnia i myślę, że warto byłoby powiedzieć o takim ludzkiej stronie biznesu. O tym, że ludzie, których spotykamy na naszej drodze, i tak sobie myślę, że nie tylko na drodze my jako przedsiębiorcy, ale każdy z nas, nawet jako pracownik, czy nie ma to znaczenia, co tak fizycznie i zawodowo robisz, to tak naprawdę ludzie, których spotykamy na swojej drodze, warto traktować ich z szacunkiem, ale też tak nie kończyć interesownie naszych transakcji, nazwijmy to, tylko pamiętać o tym, że poza biznesem, poza tym, co można ma swój wymiar w fakturach, które albo otrzymujemy, albo wystawiamy, to tak naprawdę jesteśmy ludźmi. I każdy z nas ma jakieś swoje problemy, stresy, ma swoje życie. I tutaj mogę opowiedzieć o takiej historii, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnim tygodniu u mnie w firmie, a mianowicie blisko półtora roku temu poznałem osobę, która wcześniej miała nieruchomość, którą ja byłem zainteresowany. I nie potraktowałem wtedy tej osoby jako tylko kogoś, kto ma przynieść mi działkę i na tym kończy się nasza relacja, tylko jako kogoś, z kim chcemy wspólnie budować obopólnie korzystną transakcję. Transakcja najpierw zaczęła się półtora roku temu, blisko dwa lata temu. Po pół roku została sfinalizowana, zawarliśmy umowę sprzedaży i można by powiedzieć, że deal się skończył. Ja kupiłem, ona dostała swoje pieniądze, jest wszystko załatwione. Natomiast bardzo fajnie, ponieważ ta osoba, wydaje mi się, że zbudowaliśmy pewną relację, takiego zaufania też między sobą, ponieważ kilka miesięcy później ona do mnie dzwoni i mówi: Panie Jacku, mam tutaj taki problem, mam jakąś sprawę, czy moglibyśmy się spotkać? I pamiętam, że wtedy jakby tak z natury mojej wynikało to, że powiedziałem: tak, nie ma problemu, fajnie, możemy się spotkać. Potem trochę się nad tym zastanawiałem. Kurczę, no czy ja mam czas tak siedzieć, rozmawiać z kimś? Przecież... Czy będzie w tym jakiś biznes, czy może ma coś ważniejszego do zrobienia? Tak? Na pewno ma się dużo rzeczy ważniejszych do zrobienia, nie? Więc, no ale okej, mówię, dobrze, to się spotkajmy. I ta osoba przyszła do mnie, siedliśmy w biurze po południu, wypiliśmy kawę i okazuje się, że to, o czym ona chce ze mną rozmawiać, to ma tylko trochę wspólnego z biznesem i z nieruchomościami, natomiast w znacznej mierze dotyczy jakiegoś tam życia prywatnego. I znowu zastanawiałem się, czy powinienem, czy nie tracę czasu trochę, mówiąc szczerze, ale porozmawialiśmy, wydaje mi się, że udało się jej troszeczkę doradzić i ułatwić rozwiązanie problemu. Ale do czego zmierzam? A no to mianowicie do tego, że znowu kilka miesięcy później jej syn sprzedawał mieszkanie i szukał nowego mieszkania. No i jak myślisz, do kogo przyszła w pierwszej kolejności? No jakoś nie mam złudzeń, wątpliwości. nie miałam wyjścia, tak jest. Tylko dzwoni i mówi: Panie Jacku, szukamy mieszkania, może ma Pan coś do ciekawego do zaproponowania. I rzeczywiście w minionym tygodniu podpisaliśmy umowę. Więc jaki z tego morał? No nigdy nie wiesz, z kim jakie relacje w przyszłości mogą Cię łączyć. W związku z tym wydaje mi się, że powinniśmy w swoich biznesach, ale też swoich pracowników uczulać na to, żeby traktować każdego tak bardzo po ludzku i starać się po prostu pomagać też innym, nie tylko w wymiarze tym, który możemy zafakturować. No, podpisuję się pod tym dwoma rękami, tak? Bo generalnie wszystkie moje doświadczenia, które też mam, pokazują bardzo jasno i wyraźnie, że jeżeli zbudujemy fundamenty, tak? Czyli tą bazę taką relacyjną, to nawet jeżeli współpraca na płaszczyźnie biznesowej w pewnym momencie się zakończy, to te relacje zostają i czasem gdzieś możemy do nich wrócić. Ja sobie przypominam teraz taką sytuację, nie pamiętam nazwy firmy, wybaczcie, że jej teraz nie przytoczę, ale człowiek sprzedawał tworzywa, jakiś poliwęglan komorowy, coś takiego. Prawda? Cokolwiek to jest. Cokolwiek to jest. To do jakichś tam nakryć dachowych, coś takiego służyło. Natomiast
przez pierwszy rok czasu zrobiliśmy tam chyba dwie czy trzy strony internetowe, później pozycjonowaliśmy tę stronę. No i no, przez jakiś czas szło wszystko sobie ładnie, pięknie, ale Google zmieniło algorytmy. Nie byliśmy na to przygotowani, wtedy jeszcze to pozycjonowanie tak średnio nam wychodziło. No i te pozycje gdzieś tam zaczęły spadać. Ponieważ mieliśmy bardzo dobre relacje z tym klientem, no doszliśmy do wniosku, że no, powiedziałem otwarcie, także nie jestem w stanie tutaj nic wykombinować, bo nie wiem, dlaczego tak się stało i co z tym można zrobić. I czyli tak zagrałeś w otwarte karty? Zagrałem w otwarte karty, bo ja wychodzę z założenia, że no, tak jak wspomniałeś, tak, biznes robimy z ludźmi i uważam, że trzeba być autentycznym i prawdziwym. Jeżeli czegoś nie wiem, no to po prostu wolę powiedzieć to otwarcie. I powiedziałem to panu Robertowi, że no, musimy zakończyć w tym momencie współpracę, bo nie wiem, jak to dalej robić. I on był tego samego zdania, tak, że no, widzi, że tutaj nic nie pójdzie dalej, więc zakończmy. Minęły 2 czy 3 lata. I jakieś takie robiłem sobie podsumowanie, tak, klientów, których gdzieś tam mieliśmy w systemie do fakturowania, może jakiś kontakt da się podgrzać na nowo, tak, relacje przywrócić. No i spojrzałem, że była taka firma. Odrobiliśmy lekcję z tego, w jaki sposób skutecznie pozycjonować stronę. Miałem już trochę więcej doświadczeń w tym zakresie i tak myślałem, że no, spróbuję, zadzwonię. Zadzwoniłem, no i gdyby nie było tej ciepłej relacji, tak? Gdyby ta współpraca nie była zakończona po ludzku, no to nie byłoby gdzie dzwonić. Ale potem jak zadzwoniłem, później jeszcze przez 3 lata jeszcze zajmowaliśmy się pozycjonowaniem na nowo chyba 2 czy 3 stron tego klienta, do czasu, kiedy postanowił zamknąć biznes. A zamknął biznes tylko i wyłącznie dlatego, że pojawiły się jakieś tam choroby i nie mógł go prowadzić, bo tak to byśmy dalej współpracowali. I co ciekawe, mimo że skończyliśmy współpracę już później, no definitywnie, bo on zamknął biznes, to po jakimś czasie zadzwonił do mnie, że no, jego koleżanka potrzebuje tam wsparcia i czy on może przekazać mój numer telefonu, no żeby tam nie było tych problemów z RODO i tak dalej, to dzwoni zapytać, nie? No i to jest właśnie ta kwestia budowania zaufania i tych relacji. Jeżeli... Ale takiej szczerości z twojej strony. Tak. Bo tak myślę sobie, że gdybyś pociągnął tą pierwszą umowę kilka miesięcy dłużej, no bo on się jeszcze nie zorientował, jeszcze wystawimy kilka faktur. Tak, jeszcze nie, weźmiemy tam 2 razy po 300 czy po 500 zł miesięcznie. To niby byś to przeciągnął, ale w konsekwencji już nie miałbyś do czego wrócić. Nie, już nie byłoby do czego wrócić. Z drugiej strony przykład w moim kierunku, tak? No, rozmawialiśmy o mojej automatycznej skrzyni biegów. Kupiłem sobie samochód poleasingowy, w zasadzie po wynajmie, 3-letni, ze skrzynią automatyczną DSG. No, generalnie mało kto jeszcze naprawia takie skrzynie biegów, bo to dość nowa rzecz na rynku, tak? No i poszedłem do naszego klienta, żeby tą skrzynią się zajął. Twierdził, że umie, że wszystko wie, jak zrobić i tak dalej, więc no okej, spoko, no tutaj mamy relacje. Oddałeś i w ogóle. Cacko. Tak, moje cacko, moje ulubione Audi, tak? Marzenie, na które pracowałem przez wiele lat. W ogóle chciałem sobie kupić ten samochód, to pamiętam w 2014 roku, jak tylko te samochody gdzieś tam się zaczęły bardzo podobać, ten nowy model zaczął się pojawiać, ja sobie wydrukowałem ze strony internetowej zdjęcie tego samochodu, na biurku przyczepiłem z datą realizacji na 2017 rok. No, przeciągnęła się trochę, ale zrealizowane, tak? W każdym razie, wracając już do tematu, oddałem ten samochód do naprawy. Twierdził, że już jest ok, za 2 tygodnie samochód znowu te same błędy i znowu nie mogę uruchomić. Znowu do naprawy, no już teraz wszystko super fajnie. Najpierw zapłaciłem 1500, później prawie 3000. No i okazuje się, że no już, znaczy deklarację słyszę, że no teraz to już wymienione tamto, jakieś części podzespoły, za które trzeba było zapłacić nie wiadomo ile. Mija 2 tygodnie i znowu samochód zepsuty. No i słyszę w rozmowie, jak dzwonię z reklamacją, że wiesz co, no bo to jednak trzeba wymienić tą część, bo my tam tą linkę naciągnęliśmy, ale to jednak trzeba zamienić na nową. Mówię, zaraz, przecież ja 1500 zł zapłaciłem za nową linkę, którą mieliście wstawić w poprzedniej fakturze, tak? A teraz słyszę, że my ją naciągnęliśmy. No, to ja się czuję naciągnięty w tej relacji, tak? No ostatecznie już 3 raz nie musiałem płacić, więc to było potraktowane jako reklamacja, ale mnie smak pozostał. No i teraz minęło 5 miesięcy, 6 miesięcy minęło,
i ta skrzynia znowu się zepsuła. No i takie chwile... TDSG. Dzwonię do ASO i facet się pyta, który to jest rocznik. No mówię, że 2015. Mówię, jak to? Przecież w tych samochodach jeszcze nie mieliśmy żadnej reklamacji tej skrzyni biegów. No mówię, że była tak naprawiana w taki sposób. Mówię, no proszę pana, no to na komputerze nie będziemy w stanie tego zdiagnozować. No musi pan przyjechać, my musimy to rozkręcić. No, no od razu naprawimy ją, no bo innej opcji nie ma. No jak już będzie rozkręcone, no to trzeba naprawić. No mówię, no dobra, no a ile czasu to potrwa? No wie pan, no... No to będzie trzeba się uzbroić w cierpliwość. No i tak... Tak za dwa tygodnie. No i tak sobie myślę, kurczę, no uzbroić się w cierpliwość, wcześniej raz 7 dni, drugi raz 10 dni, no to sobie myślę, ciekawe, ile tutaj usłyszę. A facet mi mówi 6 godzin. Może to chwyt marketingowy, nie wiem, ja dopiero ten samochód mam zaprowadzić, tak? No bo w kolejnych odcinkach nagramy, jaki był ciąg dalszy. Tak, jaki był ciąg dalszy, to wam powiem, tak? Natomiast, no facet mówi, normalnie byśmy to zrobili w 3-4 godziny, ale no tutaj no, nie do końca jestem w stanie zagwarantować, że to się uda, to może zająć 6 godzin, tak? No i z jednej strony w ASO, no pewnie ze 300 wyda roboczą godzinę, zapłacę, tak? Stawki będą na pewno wyższe. Ale z drugiej strony, no co z tego, że wcześniej za roboczą godzinę płaciłem 100, jak tych roboczych godzin nabijało się przez tydzień czy przez 10 dni i tak wywalałem pieniądze w błoto. Jak mu jeszcze powiedziałem, ile dotychczas zapłaciłem za naprawę tej skrzyni biegów, to mi powiedział, że to wszystkie elementy w tej cenie już bym w ASO kupił. Więc no, czasem trzeba się zastanowić też nad, tu już idąc w inny wątek, tak? Zastanowić się nad tym, czy warto oszczędzać na półproduktach, czy może lepiej jednak no, pójść tam, gdzie wiemy, że ta jakość będzie pewna i mieć zrobioną robotę dobrze. Natomiast wracając do tego wątku głównego, o którym mówiliśmy, o zaufaniu, o relacjach, no ja już więcej do tego mechanika pierwszego nie pójdę, tak? No bo generalnie czuję się oszukany w tej relacji. Tak, no to ja, jeżeli chodzi o relacje, to mogę też powiedzieć o innym przykładzie takiej sytuacji kryzysowej. Znaczy w swoim doświadczeniu, część z Was wie, część pewnie nie, że miałem doświadczenia zarówno takiego szybkiego wzrostu biznesu, jak i jego upadku i potem ciężkiego takiego powstawania. Ale co było ciekawe, mianowicie w momentach takich kryzysowych doświadczałem, oprócz takiego planktonu wielu osób gdzieś tam piszących po forach jakieś głupoty i tak dalej, którymi w takich sytuacjach nie należy się przejmować, ale doświadczałem też bardzo takich miłych i sympatycznych telefonów, gdzie ktoś na przykład do mnie dzwoni i mówił: Jacek, wiem, że teraz masz tą trudną sytuację, jeżeli będę mógł Ci tylko w czymś pomóc, to dzwoń śmiało, nie? I na przykład to byli tacy partnerzy, którzy wiedzieli, że że te moje problemy powodują, że już zakończymy współpracę, nie będziemy współpracować, to mimo wszystko oni dzwonili i mówili: słuchaj, jeżeli tylko potrzebujesz jakiejś pomocy, to śmiało dzwoń. Pamiętam też innego, troszeczkę z Twojej branży, takiej marketingowej, ówczesnego takiego partnera biznesowego, i to ja zadzwoniłem do niego i mówię: Tomek, jest taka sytuacja, no mam tu takie problemy, trochę przeciągnę te Twoje faktury. Powiedziałam mu, opisałam mu tą sytuację, powiedziałem, z czego to wynika i jak ja widzę możliwość rozliczenia się z tych faktur. I on powiedział: Jacek, w ogóle nie ma problemu. Oczywiście ja oczekuję, że te faktury zapłacisz, natomiast współpracowaliśmy ze sobą przez jakiś dłuższy czas i w sytuacji, kiedy Ty masz kryzys, to ja to doskonale rozumiem i z jego strony było takie bardziej wsparcie mnie niż pałowanie, że słuchaj, no to tutaj minął termin i do windykacji. Tak, i do windykacji. Więc zarówno staram się sam budować taką relację z innymi, taką pozytywną i opartą o zaufanie, ale też doświadczałem takiego zaufania ze strony innych. Tutaj taki kolejny przypadek. Spółka, którą zarządzałem, wyemitowała obligacje. W momencie, kiedy był ten kryzys, no to opóźnialiśmy się z wykupem tych obligacji. Po czym zawarliśmy porozumienie z wierzycielami i te obligacje były spłacane. I dzwonię do jednego z moich inwestorów i mówię panu, zbliża się termin wykupu obligacji, na jaki numer rachunku mamy przelać panu środki za te obligacje. Mniej więcej rok później, niż to było pierwotnie zakładane. Byliśmy z nim w kontakcie cały czas, on wiedział, co się dzieje, prawda? Dostawał odsetki za ten okres, ale no, bądź co bądź, te obligacje nie były wykupione w terminie, tylko były wykupione później. A on mi mówi wtedy: panie Jacku, skoro pan wybronił spółkę w tamtej sytuacji, skoro zachowaliście się tak, jak się zachowaliście w momencie, kiedy mieliście kryzys, to na dobrą sprawę ja jestem zainteresowany objęciem kolejnej serii obligacji, czyli jakby dalej pożyczaniem pieniędzy do pańskiego biznesu, nie? To było dla mnie takie, no nie chcę powiedzieć, że szokujące, ale takie bardzo pozytywne zaskoczenie, że ktoś umiał docenić to, ten taki wysiłek emocjonalny, który wkładaliśmy w fair traktowanie się, no bo to, że biznes jest ryzykowny,
to, że obaj, czy wy również ponosicie jakieś ryzyka, no to na tym polega biznes. Te ryzyka czasami się materializują, ale teraz jest pytanie, jak w takiej sytuacji, takiego materializowania się ryzyka, potraktujemy naszych partnerów, prawda? Czy tylko tak literalnie i powiemy, nie odbieram telefonu, mam ich w nosie, czy tak naprawdę będziemy tą relację partnerską pomimo kryzysu umieli utrzymywać? No to jest ważne, żeby w czasie kryzysu wiedzieć, jak się zachować, tak? Żeby mieć tą świadomość, że po drugiej stronie, no owszem, jest też twardy biznes, tak? Ale z drugiej strony tym biznesem zarządzają ludzie, z którymi można zawsze się dogadać. Przypomniał mi się teraz, no, rozmawialiśmy w poprzednim nagraniu o audiobookach, prawda? Brian Tracy ma bardzo fajnego audiobooka Czas kryzysu i tam fajną rzecz mówi odnośnie dogadywania się z bankami. W banku, jeżeli kredyt jest niespłacany, to zapala się za chwilę czerwone światełko, no i bank będzie przystępował do egzekucji należności, tak? Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że bank też chce zarabiać pieniądze i to im nie zależy na tym, żeby, za przeproszeniem, udupić nas jako przedsiębiorców, tak, i no dobra, pojawił się kryzys, to musimy teraz wyegzekwować. Im zależy na tym, żeby ten kredyt zarabiał. Więc dobrym rozwiązaniem jest, żeby poprosić o to, żeby na razie nie spłacać rat kapitałowych, tylko same odsetki płacić, a raty kapitałowe po prostu przesunąć na później. I większość banków na takie rozwiązanie prawdopodobnie pójdzie. Ja na przykład, jak teraz, no, nie chcę mówić nazwy banku, tak, bo ten bank ma teraz problemy finansowe, ale my mieliśmy przedłużać linię kredytową. I płaciliśmy tą linię zawsze regularnie, ale ponieważ bank jest teraz w sytuacji podbramkowej, to dzień przed przedłużeniem limitu dostaliśmy informację, że na drugi dzień mamy spłacić wszystko. I walnęli nam oprocentowanie, powiedzieli, że możemy rozłożyć to do końca roku na 6 miesięcy, bo kredyt był w czerwcu przedłużany, z oprocentowaniem 10% do końca roku, czyli w skali roku to było 20%. Odsetek, prawda? I rzucili nam taki wątek, myśląc, że... Mają nas trochę w szachu. Że mają nas trochę w szachu, tak? Na drugi dzień spłaciłem ten kredyt. Stwierdziłem, że nie będę płacił takich odsetek, tak? To jest karygodne. To w poniedziałek, bo to było w piątek, jak spłaciliśmy, w poniedziałek zadzwonili i powiedzieli, że się pomylili. Bo przeanalizowali, że jednak regularnie wszystko spłacaliśmy, tak, i tutaj był błąd analityka i doszli do wniosku, że mogą nam udzielić kredytu jeszcze raz, ale musimy prowizję zapłacić. No więc właśnie tak sobie słuchałem tego przykładu z Brianem Tracy, bo ja w ramach takich działań restrukturyzacyjnych, te najtrudniejszego partnera, z jakim miałem do czynienia, to były właśnie banki. No. Więc myślę sobie troszkę tak, że być może w tym dojrzałym kapitalizmie amerykańskim to ta otwartość banku na negocjacje jest większa. U nas obawiam się, że w Polsce to troszeczkę, to aż tak kapitalistycznie nie wygląda. Znaczy bank zawsze występuje w pozycji siły. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia. Znaczy, no, generalnie to moje doświadczenie, tak, no też bank był z pozycji siły, tak? No ich nie interesowało, że w danym momencie co z tym zrobię, tak? No jak zobaczyli, że spłaciłem, a no to dobra, no to może jednak byś płacił dalej te odsetki, tak? Które płaciłeś dotychczas. No teraz już nie jestem zainteresowany. No. I stracili klienta. I zobaczymy, jak inny bank. I stracili klienta, tak? Natomiast w kontekście banku to faktycznie tutaj nie zakładałbym takiej ideologii jak w Stanach, tak, o czym mówi Tracy, może tam faktycznie tak to działa. Natomiast bardziej przytaczam ten przykład jako fakt, że no, z ludźmi trzeba się po prostu dogadywać. No, ja też mam wielu klientów, którzy zalegają mi z płatnościami i są tacy, którzy nie odbierają telefonu, no i trzeba było to oddać do windykacji, no bo no, jakoś trzeba tę należność odzyskać, tak? Ale mamy klienta, który no, taka mało przyjemna branża, bo pogrzeby robi. Natomiast w pewnym momencie okazało się, że... Nie miał ruchu w internecie. Nie miał ruchu w internecie, jakoś w interesie, tak. Jakoś skończyła się klientela, jakby to tak nazwać. Natomiast przeżył też kryzys, bo zorganizował kilka pogrzebów dla... No, może nie idźmy w rasizm, tak, ale... No dobra, zostawmy te pogrzeby. Tak, tak. I mu nie zapłacili, tak? No i
wielu innych klientów nie ma pieniędzy, to po prostu umywa ręce, tak? A ten zadzwonił, mówi, wiecie co, no nie, możecie windykować, ale i tak nie zapłacę, bo nie mam na razie z czego, ale umówmy się, że będę wam po trochu spłacał. To nie są jakieś duże pieniądze, które wisi, tak? Ale no raz przeleje 200 zł, raz przeleje 500 zł, no i po trochu gdzieś tam to spłaca, ale jest normalna relacja. Normalnie pogadaliśmy i daje się tą sprawę jakoś załatwić, tak? Natomiast no, najgorzej, jak ktoś próbuje oszukiwać. Bo to jest nie do zaakceptowania dla drugiej strony. Tak, to oszustwo powoduje, że od razu na starcie przestajesz komuś takiemu ufać, a w konsekwencji w dłuższej perspektywie nie ma szkody z nim współpracować. Po prostu w ten czy w inny sposób, ale kończysz taką relację biznesową. No pewnie takich przykładów moglibyśmy tutaj mnożyć wiele. Tak, tak, ale to mamy tu pozytywnie wpływać na świat i ludzi, więc opowiem, okay. Idźmy w pozytywne. To co? Kolejna część naszej dyskusji. Lećmy dalej. Obiecywaliśmy wam, że w tych dyskusjach będą się też pojawiały się informacje o narzędziach, czy o takich mechanizmach, czy technikach, które ułatwiają nam zarządzanie biznesem, czy prowadzenie naszych biznesów. I dzisiaj o czym byśmy w tym zakresie powiedzieli? No, ja generalnie korzystam z aplikacji. Tak, dzisiaj to dzisiaj myślę, nie korzysta z aplikacji. Tak, tak. No to chociaż powiem szczerze, że jak czasami patrzę gdzieś tam na spotkaniach z klientami, to te aplikacje to jest notes, w którym trzeba zanotować co i jak, karteczka wręczona pracownikowi dalej i to jest cała e-mail aplikacja. Poszedł. E-mail poszedł, tak. No oczywiście, jeżeli komuś to działa, tak, no to nie widzę problemu. Natomiast w moim przekonaniu, jeżeli mamy zarządzać efektywnie większą ilością projektów, no to nie da rady, żeby funkcjonowało. Natomiast ja posiłkuję się aplikacjami Office 365, tak? No bo zdecydowaliśmy się w pewnym momencie przejść na wersję abonamentową Office'a. I tam są takie, oprócz tego, że no mamy standardowego Outlooka kalendarz i tam są zadania, to z tamtych zadań jakoś nie umiemy korzystać. Ciężko nam to wychodzi, tak? No, może gdyby były jakieś projekty mniejsze, byłoby ich, nie wiem, 5-10, to jakoś dałoby radę tym zarządzać, ale jeżeli w jednym momencie organizujemy, na przykład prowadzimy 30, 40 czy 50 kampanii, plus jeszcze jakieś strony internetowe, brandingi się pojawiają, no to czasami musimy zarządzać nawet 70-80 projektami w jednym czasie. Bez szans, przynajmniej z mojego punktu widzenia, było zrobić to przy korzystaniu z zwykłego kalendarza i poczty e-mail. Znaleźliśmy tam taką aplikację Planner. W tym planerze podzieliliśmy sobie wszystko na projekty. Każdy projekt to jest oddzielny plan. W ramach planu są podgrupy zadaniowe i w tych podgrupach dodajemy sobie zadania przypisywane do konkretnych osób. Każdy jest powiadomiony automatycznie mailowo. Są przypomnienia o deadline'ach, co jest mega istotne. Są priorytety, które możemy sobie ustalać. Możemy ustalać też daty rozpoczęcia, żeby tak trochę bardziej jeszcze podłączyć do tego wykres Ganta, tak? Czyli ktoś coś skończył, następny zaczyna. W czasie nam się to rozkłada. Żeby to w czasie porozkładać. Natomiast tak nazwać, że całkiem po imieniu, lubię szczerość, tak, nie bardzo mi z tym Gantem to na razie wychodzi. Natomiast fajne jest to, że do każdego planu, projektu mamy przyporządkowane pliki w chmurze. Każdy wie, gdzie co jest. Do tego no jest tak jeszcze na SharePointie, tak? No to jest na SharePointie, tak. To wszystko na SharePointie. Więc jeżeli ktoś jest, pracownik jest przypisany do konkretnego projektu, to ma dostęp do wszystkich zadań, do wszystkich plików, które dotyczą tego zadania. No i jestem bardzo fajnie połączona aplikacja Microsoft Teams, gdzie tam jest czat między pracownikami w danych zespołach. I te zespoły są identyczne jak te plany w planerze, bo to się z tej samej grupy tworzy. Jak ktoś na przykład, no nie wiem, prowadzimy dla was kampanię, tak? No jak chcemy coś powiadomić wszystkim w zespole, to zaznaczamy sobie małpkę na czacie i piszemy Orzeł Nęckarski i wtedy wszyscy, którzy są przyporządkowani do waszego projektu, automatycznie dostają powiadomienie o aktualnej informacji, że coś tam się wydarzyło. Jeżeli chcemy na przykład powiadomić konkretnego pracownika, że coś trzeba zaktualizować, przekazać mu jakąś informację, ale nie jest to zadanie, które można zapisać w planerze, okay. No to leci sobie małpka, imię, nazwisko tej osoby i leci komunikat do tej osoby. Czyli to już jest taka funkcja czatu, tak? Tak, to jest taka funkcja czatu, ale z powiadomieniami pushowymi, więc nie spamuje nam to skrzynki mailowej, że ktoś ci dodał komunikat i tak dalej, później masz
1500 maili z powiadomieniami, tylko masz zaznaczoną ikonkę, że jest powiadomienie do ciebie. Powiedzmy. Pogrublone. No i można też sobie każdy indywidualnie na czacie rozmawiać, do tego są jeszcze wideo rozmowy. Gdyby na przykład, nie wiem, było kilka oddziałów firm w różnych lokalizacjach, to można się spotkać na meetingu online'owym, tak? Więc no, mnie mega to ułatwia i powiem szczerze, że ze 2 czy 3 miesiące, jak wdrażaliśmy się, to już miałem serdecznie dosyć w pewnym momencie. Mówię, kurczę, jak to zrobić? Tak ładnie obiecywali. Mało tego, nawet Andrzej, który nam to sprzedał, on nawet nie obiecywał, że to będzie tak fajnie działać, tak? On po prostu powiedział, że takie są narzędzia, ale ja stwierdziłem, że ja to wycisnę, tak? Po 2 miesiącach myślę, kurczę, chyba się poddam. A w pewnym momencie, no mówię, trzeba wdrożyć to, jakieś procedury napisać do tego, jak się wszyscy nauczyli już z tego korzystać. Ja dzisiaj sobie nie wyobrażam, żebyśmy funkcjonowali inaczej. A ile czasu już używacie tego narzędzia? No, z 1,5 roku na pewno. Z 1,5 roku. No, trochę mnie napawasz optymizmem, jak Ciebie słucham. Nie ustalaliśmy tego wcześniej, ale my u siebie też jakiś czas temu, pewnie już blisko pół roku, no może jeszcze nie całe pół roku, pewnie ze 4 miesiące, temu wprowadziliśmy właśnie Office. No, za 4 miesiące pamiętam, jak stopki mailowe wam robiliśmy. No, widzisz, czyli czas szybko leci. No i powiem tak, że cały czas jesteśmy w tym okresie wdrażania się. No. Wdrażania się. Ja osobiście od wielu, wielu lat korzystam z Evernote'a i z kalendarza Google. I to są takie dwa podstawowe narzędzia, oczywiście o jakichś tam mailach i tak dalej nie wspomnę, ale to są te dwa narzędzia, które pozwalają mi po pierwsze zarządzać moim czasem, moimi zadaniami, moimi notatkami, czyli też mam jakąś tam strukturę tych notatek w Evernote'cie, zasady, gdzie co przyporządkowuję. Trochę to wdrożyłem też u nas w firmie i pracownicy też tego używają. Wiele notatek dzisiaj jest wspólnych, więc razem nad tym pracujemy. Niestety jeszcze cały czas ta nasza komunikacja odbywa się na poziomie albo Messengera, albo mailowo. Nawet jadąc tutaj, gdzieś miałem jakąś uwagę do koleżanki i zgłosił nam się klient, którego chciałem, żeby ona obsłużyła, no ale wysłałem to Messengerem, nie? Więc to chyba nie jest idealne rozwiązanie jeszcze, więc będziemy nad tym pracować. Natomiast to, co mogę na pewno pochwalić, to Evernote i to jest coś, z czego korzystam. W nieruchomościach jest tak, że bardzo często, znaczy ja wyszukuję takie nieruchomości, które są jakieś niestandardowe albo wymagają niestandardowego podejścia. To niestandardowe podejście często oznacza, że na przykład dana nieruchomość jest sprzedawana od kilku lat. Gdzieś tam jest na rynku, tak? Jeżeli ja widzę coś, co mnie zainteresuje, to jednym kliknięciem wrzucam sobie to do Evernote, tam mam to odpowiednio pokatalogowane i sobie to tam leży, nie? No i potem się okazuje, że po roku ta nieruchomość dalej zwraca moją uwagę, to dalej sobie wrzucam to w Evernote'a, tak? A potem to wszystko jestem w stanie w czasie obserwować. A proszę, wtedy była cena taka, a teraz cena jest taka. Nie wiem, chyba nie opowiadałem na poprzednim odcinku, kiedyś kupiłem samochód, też na zasadzie takiej, że dzwonię do sprzedającego i mówię, że jestem zainteresowany jego autem, a on mówi, ale proszę pana, moment, z takim podejrzeniem w głosie, skąd pan ma mój numer? Ja mówię, no proszę pana, z ogłoszenia. A on mówi, ale proszę pana, od kilku miesięcy już tego ogłoszenia nie ma. A ja mówię, no fajnie, ale ja mam w Evernote'cie. Bo to była taka sytuacja, że ja chciałem sprzedać swój samochód i sprzedawałem go bardzo długo. No i ten jeden, który chciałem kupić, gdzieś tam był wybrany i w Evernote'cie była notatka na ten temat. Jak sprzedałem swój, to w ogóle nie patrzyłem, czy to ogłoszenie jest jeszcze aktualne, czy nie. Wszedłem do Evernote'a, znalazłem, dzwonię, nie? Więc to taki jeden przypadek, gdzie potrafiłem, jakby miałem możliwość łatwego sięgnięcia wstecz. No innym przykładem to o tych nieruchomościach już wspomniałem, że bardzo często ktoś mówi, że nie wiem, obniżył cenę, a ja widzę, że jej nie obniżył, tak? Albo widzę, że ją obniżył właśnie, co oznacza, że jest mocno zestresowany i chciałby tą nieruchomość sprzedać. Więc to, co ja Wam mogę polecić, to Evernote i on jest przez długi czas pewnie będziecie mogli korzystać z tych bezpłatnych abonamentów, nawet w takiej pracy zespołowej. Próbowałem też w zakupach takich w relacji z moją żoną też tam wprowadzić takie rzeczy, czyli ona na przykład pisze mi zakupy, wiecie, ja na telefonie od razu sobie to odczytuję. No, powiedzmy, że średnio to działa, tam się sprawdza jednak Messenger, ale właśnie tutaj rozmawialiśmy już z Michałem, że do 365 chyba będę musiał bardziej przysiąść, żeby wykorzystać to narzędzie, bo to też nie sztuka, żeby korzystać z nie wiadomo ilu narzędzi, tylko mocno wkopywać się w to, co się używa, żeby wykorzystać to, co się ma po prostu. No, a propos 365, w zeszłym tygodniu prowadziłem szkolenie dla klientów i tak przy okazji, żeśmy zeszli gdzieś tam na temat zarządzania projektami i tak dalej, bo oni też korzystają z Office'a, tylko nie korzystali z tych aplikacji akurat, tak? No bo
No z czym wam się kojarzy Office? Tak? No Excel. Excel, Word, PowerPoint, no i jeszcze Outlook, tak? No i jak mówimy o Office, to większość ludzi korzysta to w ten sposób. Kojarzy to w ten sposób. Natomiast no jakby nie patrzeć tam aplikacji, to tam jest kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, tak? Nawet sam nie wiem, ile tam ich jest. Co więcej, one się też potrafią integrować z zewnętrznymi. Zgadza się. I tam zobaczyliśmy, że akurat klient wykorzystuje tam kilka rzeczy. No i zobaczcie, i pokazałem, jak zarządzamy ich projektem, tak? No i poklikają, i patrzcie tutaj, tak. A to tak cisza nie? Taka, nie? Ej, to my nie wiedzieliśmy. No nie wiedzieli, tak? No, bo nie wiem, kto tego pokazać, tak? A może nawet jak ktoś pokazał, to nie pokazał pomysłu na zastosowanie tego, nie? Bo jak mnie przedstawiciel sprzedawał Office 365, on też nie umiał mi tej koncepcji pokazać. Tylko ja gdzieś tam kombinując z różnymi aplikacjami wcześniej do zarządzania projektami, wymyśliłem sobie, że zaraz to można chyba byłoby tak, tak? No i zacząłem rozkminiać, jak to zrobić, no i coś fajnego z tego wyszło, więc no, ja polecam używanie tego narzędzia, bo tam jest też ten OneNote w pakiecie. I tak jak wspomniałeś o tych notatkach, to wszystkie te rzeczy w tym OneNote też można z łatwością w ten sposób zrobić. I też na kartach, na zakładkach pracować, różne notatki robić. I do każdego projektu można sobie oddzielny notes założyć. Można zrobić sobie jeden wspólny, gdzie wszyscy piszą o wszystkim, tak? Jakiś taki zbiorczy. My mamy na przykład taki plan, który nazywa się Zespół INB. I w tym zespole jest o wszystkim. Wszystko, co potrzebujemy, czy to do jakiegoś projektu, czy do czegoś, tak. No, w notesie nie, ale na czacie już można, tak? Okay. Chociaż jak zamawiamy obiad, to generalnie każdy podnosi głowę i zamawiamy. I tak to najbardziej głodny podnosi głowę i mówi, no to co zamawiamy? Albo najbardziej głodny mówi, to idziemy szybko na hot doga, nie? No dobra, to w kontekście takich pomysłów tego, to tyle. Ale dobrze, i to tylko taki kolejny element, czy ostatni element, czy ostatnia część naszej dzisiejszej rozmowy, to nie wiem, czy zauważyliście, że nawet podczas tej dyskusji okazuje się, że coś, z czego Michał korzysta, co zna i co użytkuje i co daje mu wartość, ja tego nie znam, pomimo tego, że mam wykupione te same abonamenty, pewnie te same subskrypcje, za które płacę, to tego nie wiem i chętnie bym się od tego od Michała nauczył, już nawet się umówiliśmy, że jutro rano Siędziemy i o tym porozmawiamy, mamy takie robocze cotygodniowe spotkanie, więc sobie o tym porozmawiamy. Ale do czego zmierzam? A mianowicie do tego, że moje doświadczenie z ostatnich miesięcy pokazuje mi, że bardzo często coś, co ja uważam za standard, za coś, o czym wiedzą wszyscy, za coś tak standardowe, tak znanego wszystkim, że nie ma sensu w ogóle o tym mówić, nagle się okazuje, że jak ja o tym powiem, to ktoś mówi, o super, dzięki, że o tym powiedziałeś. Nawet po tym naszym pierwszym nagraniu odezwały się głosy, że jak to było, że chłopaki mówicie o rzeczach, które nie tylko biznesowi się przydają, tak, ale i zwykłym innym ludziom, prawda? No, nam się wydaje często, że to, co wiemy, to są oczywiste oczywistości. One są oczywiste dla nas, bo my już to wiemy. Ale mnóstwo ludzi, którzy żyją w zupełnie innych realiach biznesowych, może gdzieś o tym słyszeli, a może nawet w ogóle o tym nie słyszeli, że takie rzeczy są możliwe do zrobienia. Tak? Dlatego ja uważam, że trzeba się dzielić swoją wiedzą na wszelkich frontach, jak to możliwe. Stąd też te nasze spotkania i pogadanki. Właśnie do tego chciałem zmierzać, że my to odkryliśmy jakiś czas temu i te dzisiejsze nasze rozmowy, czy te odcinki, które nagrywamy dla Was, mają mieć właśnie taką funkcję. To znaczy chcemy się dzielić tym, co wiemy, tym, czego korzystamy, naszym doświadczeniem, bo być może dla kogoś z Was to ono będzie odkrywcze. Zresztą na naszych kanałach jest wiele takich materiałów, gdzie my mówimy o pewnej wiedzy po to, żebyście z niej korzystali. Więc jeżeli się okaże, że te nasze nagrania i te nasze Łączy Nas Biznes w tym wydaniu właśnie takich dialogów będzie dla Was interesujący i będzie dawał Wam wartość, no to będziemy kontynuować te nagrania. Ja nie ukrywam, że
trochę parcie na szkło mamy, więc jeszcze kilka na pewno nagramy. Jeszcze tego parcia wystarczy. Jeszcze motywacja jest, tak? Natomiast oczywiście ta motywacja będzie zależała od tego, jak wy nas będziecie motywować, tak? No bo jeżeli będziecie chcieli oglądać, będziecie komentowali, będziecie włączali się w dyskusję z nami, no to będzie nam po pierwsze bardzo miło, po drugie no będziemy wiedzieli, że ten materiał coś dla was znaczy, coś wam daje. Zachęcamy was do tego, żebyście angażowali się w komentowanie i w dyskusję, w udostępnianie tych materiałów, żeby też jak największa ilość osób mogła posłuchać tego, co mamy do powiedzenia. Wszelkiego rodzaju udostępnienia czy komentarze, algorytmy, czy to YouTube'owe, czy Facebook'owe, czy LinkedIn'a bardzo lubią, więc zachęcamy was do tego, bo to będzie też dla nas taki, nie wiem, przynajmniej takie mam wrażenie, także, że to będzie dla nas też taki dodatkowy bodziec motywacyjny, żeby robić tego więcej. Więc umawiamy się, że albo ta łapka w górę, już moja córka mówi łapka w górę, lub udostępnienie, jeżeli rzeczywiście uważasz, że to, o czym ci dwaj goście mówią, może się przydać nie tylko tobie, ale również twoim znajomym, no to zaryzykuj i kliknij to udostępnienie. Wrzucisz to na tą swoją, na Facebooku, co mamy? Tablice. Ścianę, tablicę. Tablicę, tak. Ścianę. Wrzucisz na tą swoją ścianę, zobaczysz nas na YouTubie, też możesz kliknąć to udostępnić na Facebooku. No i zobaczymy, może się okazać, że wokół tych naszych nagrań, wokół tego, co chcemy wam przekazać, zbierze się jakaś grupa zainteresowanych, stałych słuchaczy. Ostatnio słyszałem takie bardzo fajne stwierdzenie, że to jest jedyna waluta, którą musisz zapłacić. Waluta, wartość, nie wiem jak to określić, tak? To jest właśnie nie wartość pieniężna, tylko ten like, komentarz czy udostępnienie. Więc zachęcamy cię do tego, bo warto w ten sposób też i nam pomóc, skoro my, mam nadzieję, w jakiś sposób pomagamy również tobie. Dziękujemy za dzisiaj. Obiecujemy, że spotkamy się już niedługo w kolejnym odcinku. Jeszcze dzisiaj nie będziemy zdradzać, czym będziemy się zajmować w kolejnym odcinku, ale mam nadzieję, że będzie on nie mniej interesujący niż dzisiejszy. Tak jest, mamy kilka koncepcji na te materiały, jeszcze kilka tematów jest zapisanych, natomiast też taka sugestia do was, jeżeli chcielibyście nas o coś zapytać, to śmiało pytajcie, my też w kolejnych materiałach będziemy starali się odpowiadać na te pytania. No i cóż, no. Dzięki bardzo, do usłyszenia, next time. Do zobaczenia.